Cześć, tutaj Bogdan Felmarku i dzisiaj pokażemy, że w pewnych okolicznościach nawet tak proste czynności jak zrobienie zdjęcia tabletem mogą się skomplikować, ale z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi te same czynności mogą okazać się bardzo proste. Mój aparat, zrób zdjęcie. Urządzenie, które mam na głowie, to RealWear Navigator 500, a scenariusz ze wstępu stanowi jeden z powodów, dla których to urządzenie powstało. No może niekoniecznie chodzi o fotografowanie biurowej flory ze związanymi rękami, ale mam nadzieję, że czujecie, o co chodzi. Czym jest RealWear Navigator? W dwóch słowach określiłbym go jako tablet nagłowny. Sprzęt kierowany jest do specjalistów pracujących w trudnych warunkach, którym brakuje zwyczajnie trzeciej ręki, by obsługiwać, trzymać tradycyjny tablet czy smartfon. Urządzenia tego typu naturalnie kojarzą się części z nas z wirtualną rzeczywistością, rozszerzoną rzeczywistością, urządzeniami pokroju Microsoft HoloLens czy VR Oculus. RealWear podążył jednak swoją ścieżką, stworzył nową, a jednocześnie bardzo prostą koncepcję – urządzenie. Małe, lekkie, z ekranem w minimalny sposób ograniczającym pole widzenia, zapewniającym jednocześnie pełną funkcjonalność tabletu z Androidem, w tym prostotę instalacji i tworzenia oprogramowania. Jest to też jedyne urządzenie w swojej klasie wykonane w standardzie przemysłowym, tym samym odporne na upadki z 2 metrów, szczelne na poziomie IP66, co oznacza, że można go choćby używać w czasie opadów deszczu czy śniegu. Zakres temperatury pracy to od minus 20 do 50 stopni Celsjusza. Dodatkowo urządzenie można łatwo zintegrować z kaskami ochronnymi, a dzięki szerokiemu zakresowi regulacji ekranu problemu nie stanowią również okulary ochronne. Naturalnym użytkownikiem docelowym stają się więc tutaj specjaliści wykonujący swoje obowiązki w trudnych warunkach, specjaliści do spraw utrzymania ruchu, serwisanci od sprzętu przemysłowego, rewidenci taboru kolejowego, mechanicy z branży automotive, zespoły odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury krytycznej, nie tylko. Od strony technicznej nie ma tutaj żadnej magii. Jest Snapdragon 662, są 4 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci wbudowanej na dane i Android 11. Znajdziemy tutaj też kamerę 48 megapikseli, ekran na regulowanym ramieniu, który umieszczamy tuż przed naszym okiem. Wymienną baterię pozwoli na około 8 godzin ciągłej pracy. Dodatkowo wbudowany głośnik i 4 mikrofony. A mikrofony są tu nie bez znaczenia, bo cała nawigacja odbywa się wyłącznie za pomocą komend głosowych. Spokojnie, nie trzeba uczyć się setki komend na pamięć. Interfejs użytkownika został przygotowany według filozofii czytaj to, co widzisz. Jeśli z jakiegoś powodu poczujemy się zagubieni, warto pamiętać, że wystarczy powiedzieć pokaż pomoc, a to wyświetli nam dostępne na danym ekranie komendy. Ustawiam kształt wysięgnika w kształt litery Z, a następnie ustawiam ekran w odległości mniej więcej 2 palców od mojego oka, nieco poniżej linii wzroku. W ten sposób ekran w minimalny sposób ogranicza moje pole widzenia, a ja czuję się trochę tak, jakby niewidzialny asystent trzymał za mnie 7-calowy klasyczny tablet. A teraz podejdę do służbowego samochodu, a mój kolega Albert, który aktualnie pracuje w innej lokalizacji, pomoże przeprowadzić mi podstawowe czynności kontrolne. Czyli w praktyce. Obsługa tak naprawdę polega na czytaniu etykiet, które wyświetlają mi się na ekranie. I tak, mogę powiedzieć, mój aparat, by otworzyć aplikację aparat. Teraz mogę na przykład powiedzieć, powiększenie 3. Mogę nagrać film. Nagraj wideo. To istotne, nagrywając, mam cały czas 2 wolne ręce. I mogę coś tutaj operować, dokręcać, przekręcać. Zatrzymaj nagrywanie. Przejdź wstecz. Inną funkcjonalnością jest przeglądarka plików. Moje pliki. Moje dokumenty. Instrukcja Golf. Powiększenie 4, powiększenie 1, przejdź do strony 15, strona główna,
moje programy. A ponieważ jest to urządzenie z Androidem, mogę tak naprawdę korzystać z większej ilości programowania, czy to Teams, czy to Zoom, czy to cokolwiek innego jak TeamViewer Pilot, czy TeamViewer Frontline. No to dzwonimy. Wybierz element 2. Już myślałem, że nie odbierzesz. Jestem. No dobra. No to co? Mieliśmy ten ustalić, gdzie jest ten poziom oleju. Dokładnie. Możesz wyjąć ten bagnet, który jest oznaczony. Widzisz to żółte kółeczko? A, to. Dobra. Tak. Wyjmij go. Wyjmij ten bagnet. Oczyść go najpierw. I pewnie z powrotem. Tak, z powrotem. Wyjmij i sprawdź. Prawidłowo powinno być pomiędzy głębieniem. Nie wiem, według ciebie jest OK? Według mnie widzę, że jest OK. Jest dużo tego oleju. Jest właściwie maksymalny poziom. No dobra, to chyba tyle mieliśmy dzisiaj do załatwienia. To dzięki za pomoc. Do zobaczenia. Zakończę rozmowę. Kolejne potencjalne zastosowanie jest związane z optymalizacją i cyfryzacją procedur. Brzmi poważnie, ale temat jest banalnie prosty. Wyobraźmy sobie zatrudnienie nowego pracownika. Oczywiście w aktualnych realiach należy go wdrożyć, przeszkolić, upewnić się, że wszystko zrozumiał, no i liczyć, że nie odejdzie, bo wtedy cały proces czeka nas od nowa. A co gdyby takie wdrożenie polegało na założeniu nowemu pracownikowi urządzenia River Navigator na głowę? To możliwe. Korzystając z odpowiedniego programowania, w prosty sposób przygotujemy cyfrowy formularz lub cyfrową instrukcję krok po kroku, która przeprowadzi nawet z zupełnego żółtodzioba przez długi, skomplikowany proces. Pokażemy, o co chodzi na bardzo prostym przykładzie. Wcielę się tutaj w rolę pracownika naszego działu montażu i zamontuję baterię w laptopie GetaQuest 410. OK. I tak, do wykonania mamy montaż dodatkowej baterii w laptopie GetaQuest 410. Na drodze stoi nam jednak zaślepka, która za nic nie chce puścić na my jako nowy pracownik, boimy się czegoś połamać. Natomiast dzięki urządzeniu RealWear i przygotowanej przez naszego pomocnika instrukcji możemy proces ten przejść krótko i bezboleśnie. Montaż baterii. Uruchomiliśmy procedurę i przechodzimy dalej. Kontynuuj. Krok pierwszy to umieszczenie laptopa dokładnie w takiej pozycji, w jakiej mam go przed sobą, rączką do mnie, spodem do góry. Kontynuuj. Kolejnym krokiem jest zlokalizowanie śrubki, która w nieoczywisty sposób przytrzymuje tą zaślepkę. Na szczęście na moim ekranie tuż przed okiem widzę dokładnie, że chodzi o tę śrubkę. Więc wykręcamy ją. I wyciągamy. Kontynuuj. Kolejnym krokiem będzie wyciągnięcie zaślepki. Na szczęście instrukcja dokładnie mówi nam, w jaki sposób należy to zrobić, a więc pociągnąć do siebie, do góry, by zwolnić zatrzaski i wtedy usuwamy zaślepkę, niczego nie łamiąc. Kontynuuj. Tak, to by się wszystko zgadzało. Zaślepka jest usunięta. Kontynuuj. Został nam ostatni krok. Wystarczy tylko wsunąć dobrze zorientowaną baterię do laptopa. Śrubki nie trzeba już instalować. Bateria jest trzymana przez zintegrowany zatrzask. Procedura zakończona. Szybko, sprawnie, przyjemnie. Bez stresu, bez szukania instrukcji, bez pisania maili i zawracania głowy na Teamsie współpracownikom. Jak przy każdej nietypowej technologii, potencjalny odbiorca miewa różne wątpliwości. Pod naszymi postami na Facebooku wielu z Was pytało, czy to aby nie ma aby złego wpływu na wzrok. W opisie naszego filmu znajdziecie odnośnik do krótkiego artykułu na ten temat. Ten z kolei zawiera odnośnik do nieco dłuższego studium naukowego, to dla chętnych.
Ale w skrócie, stosując się do zaleceń producenta oraz przestrzegając zasad zdrowego rozsądku, nie ma się czego bać. A czy warto wydać $2300, bo taka jest sugerowana cena za to urządzenie? I tutaj odpowiedź jest tylko jedna. Warto, pod warunkiem, że ta inwestycja szybko się zwróci w Waszych realiach. Czy to w postaci skrócenia przestojów w produkcji, czy w postaci zredukowania ilości delegacji pracowników do poszczególnych zakładów, czy zwiększeniem wydajności pracy dzięki optymalizacji procedur, tak jak pokazaliśmy to na przykładzie. Jako bezpośredni dystrybutor produktów Realware na terenie m.in. Polski współpracujemy z szeregiem integratorów, którzy mają odpowiednie doświadczenie w kalkulowaniu opłacalności wdrożeń i rozwiązań oraz przeprowadzaniu POC-ów. Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami, a pomożemy ruszyć z tematem. A tymczasem dzięki, do zobaczenia.